specjalnie dla Was, Rzorski Patrol Obywatelski, uszył bezpłatne maseczki dla seniorów. Zapraszamy serdecznie i życzymy dużo zdrówka. Ponad 10 tysięcy maseczek uszyły wolontariuszki z Rzorskiego Patrolu Obywatelskiego. Początkowo społecznicy wspierali szpital czy schronisko dla osób bezdomnych. Od kilkunastu dni odwiedzają żorskie osiedla, na których wręczają maseczki ochronne seniorom czy osobom spotykanym na ulicy. Mamy nadzieję, że energii siły wystarczy nam na jeszcze bardzo długo. Dzisiaj to już trzecia akcja na osiedlach Powstańców Śląskich, a także na osiedlu Pawlikowskiego. Maski szyją wolontariusze, którzy w zdobyciu materiałów często wspierani są przez lokalnych przedsiębiorców i ludzi wielkiego serca. W ramach Pogotowia Krawieckiego ponad 20 pań codziennie od 3 tygodni szyje maseczki. Uszyliśmy już ich ponad 10 tysięcy. No ta liczba jest imponująca. Panie szyją we dnie, w nocy, nie poddają się. Wolontariusze są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Rękawiczki, płyny do dezynfekcji oraz maseczki. Mają też specjalne identyfikatory oraz torby na zakupy. Fajnie jest po prostu wyjść i pomóc też gdzieś przy tym, zadbać o tą swoją takie zdrowie. Zadbać o zdrowie, żeby nie siedzieć w tym domu, zawsze tych kroków można dobić, a tym właśnie bonusem jest to, że można też sprawić uśmiech ludziom przez te maseczki. Zdaniem Anny Ujmy, koordynatorki Patrolu Obywatelskiego, każda pomoc jest na wagę złota. Jest bardzo wielu darczyńców, którzy kupują nam materiały, przekazują nam materiały. Jesteśmy bardzo zobowiązani. Wspierają nas także firmy, wspierają nas osoby prywatne, które właśnie przekazują na ten cel potrzebne materiały. Także jesteśmy bardzo zobowiązani. Dzięki temu możemy prężnie działać. Wszystkie osoby, które chcą dołączyć do Żorskiego Patrolu Obywatelskiego i nieść pomoc, powinny zgłosić się telefonicznie. Wszelkie informacje na temat wolontariatu znajdują się również na stronie Żorskiego Magistratu oraz Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.